Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na poranne informacje dnia. Grzegorz Schetyna chce wzniecić powszechne protesty przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Przyszły szef Platformy Obywatelskiej mówił o zorganizowaniu Majdanu w Polsce na jednym ze spotkań z działaczami partii. Planuje także interwencję w Brukseli, aby doprowadzić do upadku nowej władzy. Nagranie z wypowiedziami Schetyny wyciekło do prasy, z czego politycy Platformy nie są zadowoleni. Platforma Obywatelska ciągle nie może pogodzić się z przegraną. W połowie grudnia na spotkaniu z działaczami partii Grzegorz Schetyna opowiadał o swoich wizytach w Brukseli i rysował scenariusze zwalczania rządu Beaty Szydło. Naszą aktywnością będzie ulica na pewno, a z drugiej strony Europa. Na nagraniu słychać także głosy ubolewania, że nie udało się wsadzić do więzienia Zbigniewa Ziobry oraz żal, że afera podsłuchowa była dla partii gwoździem do trumny. Jedyny kandydat na szefa Platformy jest przekonany, że działacze partii powinni być gotowi do zorganizowania Majdanu w Polsce. Nie chcę straszyć Majdanem, bo też dla mnie to jest język. Byłem na Majdanie wtedy i przemawiałem do tych 250 tysięcy ludzi. To jest wielkie przeżycie, tylko mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby w Polsce po tylu latach coś takiego mogło się zdarzyć. Trzeba być gotowym do tego, że będzie 500 tysięcy ludzi, albo przywieziemy z kraju milion, jak będzie trzeba. Uważam, że też trzeba brać to pod uwagę. Grzegorz Schetyna, który zapewniał, że próbuje studzić obawy brukselskich polityków, ma dwie twarze. Co innego mówi w Brukseli, a co innego w Polsce. Poseł Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że Platforma nie pogodziła się z porażką i, jak pokazuje przykład Schetyny, nie cofnie się nawet przed szkalowaniem polskiego rządu. Do tej pory przekaz był taki, że Grzegorz Schetyna jeździł do Brukseli, aby uspokajać, a z informacji, które zostały przedstawione dzisiaj przez jeden z dzienników, zresztą według mnie jest to przekaz manipulowany, pocięty. Dowiedzieliśmy się przy okazji, bo tego nie wycięto, że Grzegorz Schetyna pojechał do Brukseli, aby tam walczyć z naszym rządem, z tymi zmianami, które się w Polsce dzieją. Ale politycy Platformy Obywatelskiej nie widzą w słowach Schetyny niczego zdrożnego. W spotkaniu z 250 warszawskimi działaczami Platformy uczestniczył poseł Marcin Kierwiński. Ciężko tu mówić o jakiejś wielkiej tajności tego spotkania i ciężko też dostrzegać w tych treściach czegokolwiek niestosownego. Nie można nie zauważyć, że rzekomy konflikt społeczny jest sztucznie pompowany przez przychylne Platformie Obywatelskiej media. Przy obecnej zerowej wiarygodności Platformy wyprowadzenie miliona protestujących na ulicę jest zwyczajnie niemożliwe. Profesor Mieczysław Ryba zauważa, że Schetyna walczy o utrzymanie działaczy przy partii. On w wewnętrznej walce partyjnej rzeczywiście muskuły prężył, rzeczywiście starał się pokazać to, że uratuje posady tysięcy członków Platformy, tysięcy ludzi powiązanych z Platformą poprzez protesty społeczne, aranżowanie też zagranicy, bo w tych nagraniach też o tym mowa, czyli że zagranica plus jakieś grupy protestów, które oni są w stanie przywieźć do Warszawy, będą w stanie powstrzymać rząd PiS. Grzegorz Schetyna daje działaczom wyraźny sygnał, że Platforma jeszcze nie zatonęła i dlatego nie trzeba uciekać do Nowoczesnej. Jedynym słusznym planem jest dla niego skłócanie społeczeństwa i podgrzewanie nastrojów, aby wywołać bunt przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Ewakuowani z Mariupola Polacy mogą liczyć na wsparcie polskich władz, podkreśla prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Szef gabinetu prezydenta wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem spotkali się wczoraj z naszymi rodakami, którzy obecnie przebywają w ośrodku Caritas w Rybakach. Pod koniec listopada do Polski ewakuowano prawie 200 Polaków ze wschodniej Ukrainy. Witajcie w domu. Polska w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Was w Waszym domu. Polska to jest Wasz dom, w którym zrobimy wszystko, żebyście się Państwo czuli bezpiecznie. Obecnie przebywają oni w ośrodku Caritas w Rybakach. Całe życie ja w Mariupolu mrzał, żeby jak to ujechać do swojej ojczyzny. I moja rodzina też ze mną przyjechała teraz. Tam całe życie odchodzili do kościoła, to jak mała Polska. U nas Radio Maria pracowała po komputeru, my każdy raz z żoną słuchali i różańce razem wymawiali. Czujemy się bardzo szczęśliwi.
bardzo szczęśliwy, że nareszcie połączyliśmy z Polską. Nie da się ukryć, że na długiej drodze z wojny do normalności potrzebują wsparcia zwykłych ludzi, ale także polskich władz. Z pewnością takim wsparciem była dla nich wczorajsza wizyta szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ministra Adama Kwiatkowskiego. To, co dzisiaj jest bardzo istotne i ten sygnał, który stąd powinien popłynąć do wszystkich naszych rodaków, to jest sygnał tego, że w momencie, w którym Polacy, gdziekolwiek by się znajdowali na świecie, będą potrzebowali pomocy, to tą pomoc otrzymają. Prezydent wystosował na to spotkanie specjalny list. Łączy nas dzisiaj wyjątkowe spotkanie w narodowym i rodzinnym gronie. Witam Państwa w naszym polskim domu. Wiem, że w Rybakach i Łańsku znaleźli Państwo bezpieczne schronienie przed wojną i zagrożeniami, jakie ona niesie. Chciałbym podkreślić, że są tu Państwo u siebie. Pragnę wyrazić radość z Państwa obecności w Rzeczypospolitej. Andrzej Duda zapewnia w liście, że państwo polskie z troską myśli o tym, jak pomóc ewakuowanym Polakom zapewnić byt, umożliwić pracę i godne warunki życia. Kondracka Aleksandra. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał wczoraj Andrzej Iwaszko, prezes Stowarzyszenia Polaków w Mariupolu. Za zasługi dla polskiej społeczności na Ukrainie, za popularyzowanie polskiej kultury. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi pan Andrzej Iwaszko. Rzeczywiście to jest wielki zaszczyt dla mnie. My pracujemy jako organizacja polonijna. Pracujemy nie dla odznaczeń, nie dla różnych wyróżnień. My pracujemy dla ludzi. I cieszę się, że są takie efekty naszej skromnej pracy. Maria, zapraszam. W spotkaniu uczestniczył także wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedzicza. Jest Rusiczka. Drugą, proszę bardzo. Paulina. Wyjątkowym momentem było wręczenie kart Polaka. Najważniejsze jest to, że otrzymacie oficjalny dokument stwierdzający przynależność do narodu polskiego. I już go macie na zawsze. Na zawsze. Wam już go nikt nie zabierze. Obecnie nasi rodacy uczestniczą w programie adaptacyjnym. To czas na załatwienie spraw formalnych i prawnych, a także na doskonalenie języka polskiego. Rząd zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz propozycją zmian w ustawach o drogach i autostradach. Podczas obrad przedstawione zostaną również założenia polityki zagranicznej na 2016 rok. Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmie się projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego, którego celem jest odejście od tak zwanej kontradyktoryjnej reformy procedury karnej i powrót do klasycznej zasady, że sąd nie jest tylko arbitrem, lecz może aktywnie prowadzić proces. Ponadto ministrowie rozpoczną pracę nad projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, który wdraża do polskiego prawa unijne przepisy w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Podczas dzisiejszego spotkania minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawi także założenia polskiej polityki zagranicznej na 2016 rok. Szef MSZ-u zapowiedział, że wystąpienie będzie miało charakter wewnętrzny i techniczny. Priorytety polskiej dyplomacji zostaną przedstawione publicznie w specjalnym wystąpieniu przed Sejmem, które minister Waszczykowski wygłosi na przełomie stycznia i lutego. O godzinie 11 rozpocznie się ingres księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego do Gorzowskiej Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz biskup Lityński zastąpi dotychczasowego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej księdza biskupa Stefana Regmunta, który przechodzi na emeryturę. Na transmisję z uroczystości zapraszamy do telewizji Trwam i Radia Maryja. Ingres to uroczysty obrzęd liturgiczny, w ramach którego nowy biskup diecezjalny po raz pierwszy wchodzi do katedry swojej diecezji, aby przewodniczyć liturgii i nauczać wiernych. Nowy ordynariusz diecezji otrzymuje pastorał oraz uroczyście zajmuje miejsce na katedrze. Z kolei duchowieństwo i wierni diecezji składają deklarację szacunku i posłuszeństwa, czyli homagium. I wspólnoty wiernych archidiecezji ze swoim pasterzem. W ingresie księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego do katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim weźmie udział nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, księża biskupi z metropolii szczecińsko-kamieńskiej, przedstawiciele polskiego episkopatu oraz wierni z diecezji. Ksiądz biskup Tadeusz Lityński urodził się w 1962 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980
1998 roku. W 2012 roku z woli ojca świętego Benedykta XVI został biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Teraz ksiądz biskup Tadeusz Lityński zastępuje ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej księdza biskupa Stefana Regmunta, który przeszedł na emeryturę. Wrze na Bliskim Wschodzie. Po ogłoszeniu przez Arabię Saudyjską zerwania stosunków dyplomatycznych z Iranem, według wielu ekspertów, ostry spór między mocarstwami może przyczynić się do wybuchu wojny. Kryzys na Bliskim Wschodzie wywołany egzekucją szyickiego duchownego pogłębia się. W niedzielę Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem. Dzień później taki sam krok podjął Sudan i Bahrajn. Iran zapowiada odpowiedź i podnosi, że egzekucja nie zostanie zapomniana. Saudyjczycy powinni wiedzieć, że Irańczycy nie będą tolerowali żadnej formy przymusu lub groźby. Nie pozwolimy Saudyjczykom, Izraelczykom czy nawet Amerykanom nam grozić. Mają prawo być zdenerwowani z powodu ataku na ich ambasadę, ale nie należy zapominać o panice w Mekce, która spowodowała śmierć setek irańskich pielgrzymów. Nie wiem, co chcą udowodnić światu przez tak radykalne czyny. Mocno zaniepokojone zatargiem pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem są Stany Zjednoczone. Zdaniem Białego Domu obie strony powinny przyczynić się do deeskalacji napięcia. Jesteśmy zaniepokojeni postawą Irańczyków i Saudyjczyków. To może doprowadzić do deeskalacji. Wzywamy wszystkie strony, aby pokazały trochę powściągliwości, nie pozwoliły rozpalić napięcie, które już teraz jest bardzo wyraźne w regionie. Stany Zjednoczone obawiają się również tego, że obecny kryzys irańsko-saudyjski będzie miał negatywny wpływ na rozmowy pokojowe w sprawie Syrii. Jesteśmy świadomi tego, że wzrost napięcia, zwłaszcza na linii sunnici-szyici, nie będzie pomocny, aby przynieść proces pokojowy w Syrii. Jednak ambasador Arabii Saudyjskiej zapewnia, że kryzys z Iranem nie wpłynie negatywnie na uczestnictwo w rozmowach na rzecz zakończenia syryjskiej wojny domowej. Z naszej strony nie będzie to miało żadnego wpływu, ponieważ w dalszym ciągu będziemy bardzo ciężko pracować, aby wesprzeć wysiłki pokojowe w Syrii i Jemenie. Wszędzie tam, gdzie mogą być potrzebne. Jak to wpłynie na zachowanie Iranu, nie wiem. Trzeba by zapytać Irańczyków na ten temat, ale Iran jeszcze przed przerwaniem stosunków dyplomatycznych nie był pomocny. Eskalacja konfliktu między Arabią Saudyjską a Iranem to konsekwencja wieloletniej i wielopłaszczyznowej rywalizacji tych państw o przywództwo w świecie islamu. Zdaniem ekspertów należy teraz oczekiwać jeszcze większego zaangażowania tych krajów w wojnę w Syrii i Jemenie. To wszystko teraz na kolejne informacje dnia. Zapraszam o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą widoczna jest przebudowa pola barycznego. Przeważająca część kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Z kolei na wschodzie dominują wyże. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż, a na zachodzie i południu kraju strefa frontu atmosferycznego. Dziś zachodnią i południową część Europy zdominuje pochmurna i deszczowa aura. W pasie od Danii przez Polskę aż po Słowację prognozowane są opady śniegu. We wschodniej części kontynentu wiele pogodnego nieba. Najchłodniej w dalszym ciągu będzie w Moskwie, około minus 13 stopni. Cieplej na południu kontynentu, do 18 stopni w Atenach. A teraz zobaczmy, jakiej pogody możemy spodziewać się w naszym kraju. Na północy i północnym wschodzie będzie na ogół pogodnie. Pozostała część Polski znajdzie się w zasięgu pochmurnego nieba, ale z licznymi przejaśnieniami. W wielu regionach pojawi się śnieg. Temperatura zawaha się od minus 2 stopni na Dolnym Śląsku do minus 11 na Podlasiu. Uczucie chłodu będzie potęgował dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1004 hektopaskali. A na koniec zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody dla regionów.